Zapraszamy na cykl wywiadów z Agnieszką Kostrzewą, która opowie Wam, dlaczego warto zamieszkać w Marbei, jak wygląda życie na Costa del Sol oraz na co warto zwrócić uwagę przy zakupie nieruchomości w tym wyjątkowym zakątku Hiszpanii. Paulina, chciałabym Ciebie zapytać, ponieważ ostatnio masz dużo takich projektów, gdzie masz i działki, na których klienci będą budowali od zera, i również masz klientów, którzy kupili stare domy ze względu na fakt, że chcieli być może w lepszej lokalizacji i będą je remontować. Chciałabym, gdybyś mogła porównać troszeczkę te dwa rodzaje nieruchomości. Jak to, dlaczego niektórzy wybierają działkę, dlaczego niektórzy domy do remontów i gdzie my pomagamy tutaj na danym etapie? My tak naprawdę pomagamy na każdym etapie tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o zakup działki, to przede wszystkim najważniejsza jest jedna rzecz, czyli sprawdzenie planu miejscowego zagospodarowania. W Hiszpanii nie ma możliwości wystąpienia o warunki zabudowy tylko dla konkretnej działki. Jest plan całkowitego zabudowania dla danego regionu i trzeba sprawdzić, czy po prostu coś, co byśmy chcieli, jest możliwe, żeby tam zostało wybudowane. Druga rzecz, na którą też trzeba zwrócić uwagę, to już myślę, że bardziej architekt, to jest kwestia też, co na tej działce się znajduje, bo być może są tam drzewa sosnowe, czy są tam drzewa korkowe, o których nikt Państwu nie wspomniał wcześniej, a tych drzew no, nie ma możliwości tak naprawdę wyciąć. Także warto też zaznaczyć, że przy zakupie działki jest trochę inny procent podatku, który się płaci, bo tutaj płacimy 21% podatku przy samym zakupie. Natomiast jeżeli chodzi o zakup nieruchomości pod wyburzenie tak naprawdę, no to przede wszystkim płacimy mniejszy podatek, bo płacimy jednak 7% podatku. Po drugie, raczej już wiemy, że jest możliwa tam zabudowa. Trzeba tylko się uzbroić w dużą cierpliwość, bo jeżeli chodzi o samą miejscowość Marbella, to no niestety czas oczekiwania w tej chwili na pozwolenie na budowę to jest pomiędzy rok a półtora roku. Aczkolwiek są inne miejscowości, Estepona czy Benajavis, gdzie ten czas jest zdecydowanie krótszy, to jest tak gdzieś około pół roku. To, co na pewno jest bardzo ważne, to jest kwestia wyboru dobrego architekta. I to jest architekt, który przede wszystkim będzie odpowiadał klientowi, nie będzie próbował jego przekonać do własnego projektu, tylko wysłucha, czego tak naprawdę chce klient, ale druga rzecz jest taka, który będzie po prostu też się znał na lokalnych wymogach, na tym całym procesie, co trzeba składać do Urzędu Miasta, w jakim terminie i tak dalej. Żeby też po prostu ten cały proces był tak naprawdę dla klienta no jak najmniej uciążliwy. No a potem to już tylko budowa. I myślę, że też warto zaznaczyć, że no my też na co dzień się spotykamy z firmami polskimi, które przychodzą do nas i oferują się właśnie, że są już obecne na rynku hiszpańskim. To prawda. I tak naprawdę od początku do właściwie wykończenia domu, włącznie z dekoracją tego domu, oferują swoje usługi. Jedno co to polecamy faktycznie, żeby całą strukturę i te cięższe prace to robiły hiszpańskie firmy, prawda? Że jeśli chodzi o fundamenty i wykopy, no bo to są ciężkie maszyny. No poza tym jest jeszcze jedna ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. To jest kwestia tego, że my jesteśmy tutaj w terenie sejsmicznie aktywnym. W związku z czym też wielu klientów nie do końca rozumie, że u nas wymogi związane ze strukturą budynku są zupełnie inne niż na przykład w Polsce. Także pewne różnice, jeżeli chodzi właśnie też o klimat, powodują, że tu się też trochę trochę jest inny system, tak, system no budowy. No i też trochę może też inny, że tak powiem, skład ziemi, bo jednak bardzo często się zdarza, że budują na skałach, tak? Albo budują przyklejając się do skał, co nam się czasami wydaje niemożliwe, że można na takiej ściance coś wybudować, a później powstaje nowoczesny dom w Artkrocie z pięknymi widokami. Dokładnie. Bardzo nowoczesny. Myślę, że rzadko kto z Polaków odważyłby się zrobić projekt tego typu domu, bo tutaj dla nich to jest jak chleb powszedni. Serdecznie zapraszamy na nasze media społecznościowe, na Instagram,
Facebook i LinkedIna, na Instagramie codziennie wrzucamy tak naprawdę fantastyczne filmiki z nowych nieruchomości, ale również przekierowujemy na nowe wpisy na blogu, ponieważ blog na naszej stronie staramy się prowadzić z informacjami dotyczącymi trendach aktualnie na rynku, jakie są tendencje, informować Państwa, jak wygląda dynamika rynku. Co ciekawego można zobaczyć wkrótce, jakie będą wystawy, co ciekawego można zjeść. Także zapraszamy serdecznie. Mam nadzieję, że do zobaczenia w Marbella w Andaluzji.